Witamy serdecznie na kolejnym odcinku cyklicznie o rynkach. Cześć, Danielu. Cześć Marcinie, dzień dobry Państwu. Dawno się nie widzieliśmy, bo chyba półtora miesiąca minęło, ale też dużo się działo na rynku i w sumie jest fajny czas, żeby zrobić update, bo zbliżają się już wybory i jesteśmy po jedynej rzeczy, która do wyborów przeszkadzała, czyli decyzji Fedu na temat stóp procentowych. Obniżka o 50 punktów bazowych. Czy była dla Ciebie zaskoczeniem? No ja tutaj cały czas jakby patrzyłem na to, co powiedziała agencja Moody's, bo wydawało mi się, że to najbardziej rozsądne i oni powiedzieli, że jak nie będzie 25 punktów w lipcu, to będzie 50 teraz. No i w zasadzie tak Było. też się stało, tak było. No i wszystko pokazuje, że w zasadzie można było spokojnie ciąć 25 w lipcu, potem 50 teraz i kontynuować obniżki. No a teraz znowu rynek jakby widzi, że Fed jest spóźniony z tymi obniżkami stóp procentowych. No i jak sam Fed powiedział w swoich projekcjach, że do końca roku będzie 50 punktów, tak rynek mówi nie, 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 będzie 75, no a jakby jeszcze gdzieś tam noga się pośliznęła w kolejnych danych z rynku pracy, no to będzie i 100 punktów, czyli kolejne dwa posiedzenia, bo tyle nam zostało do końca roku, będą po 50 punktów. Czyli jak gdyby sprawdza się to, co zazwyczaj się sprawdzało, czyli że Fed jest behind the curve, czyli jest spóźniony w swoich działaniach, a nie wyprzedza fakty. Oczywiście tym hamulcowym jest ciągle dla Fedu niepewność co do inflacji, tak jakby tu jest to, co ich spowalnia w obniżkach stóp procentowych. Natomiast rynek pracy, jak wiemy, i jego pogorszenie się tam w sytuacji przyspiesza. To jest trochę tak, jak widzieliśmy ostatnio w PMI-ach na przykład w Europie. Wszyscy wiemy, że obecnie stopy procentowe, ale i tak mimo tych wszystkich obniżek nadal sytuacja jest fatalna i nadal przedsiębiorstwa w Europie no, bardzo mocno cierpią i w zasadzie takie dostosowanie stóp realnych do spadającej inflacji niewiele daje. Dlatego ja też tak popatrzyłem na to, no i wtedy było jakby jasne, że 25 punktów bazowych to było cięcie ze względu na obniżenie projekcji co do inflacji. No i to jest zrozumiałe, czyli obniżamy, znaczy inaczej, realna stopa wtedy zostaje taka sama, bo tniemy o tyle, ile obniżyliśmy projekcję co do inflacji. No ale widzimy też, że rynek pracy się pogarsza, więc tniemy drugie 25 ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku pracy, bo podniesiono projekcję co do stopy bezrobocia w stronę. No i tutaj 4,4, czyli stopy neutralnej, tej, którą prognozuje CBO. No i oczywiście no, nikt nie zakłada, że ta stopa neutralna zostanie przekroczona, ale sprawdzając track record Fedu, ile razy im się udało w historii ostatnich dziesiątek lat wstecz doprowadzić do tego, że stopa bezrobocia utrzymała się przy stopie neutralnej, to tylko raz na 10 i na początku lat 70. to się wydarzyło, a tak zawsze przestrzelili. Nigdy się nie udało Fedowi oprócz tego jednego razu utrzymać stopy bezrobocia przy stopie neutralnej. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No bo tutaj wychodzi na to, że rynek jest bardzo optymistyczny. Zwykle obniżka stóp procentowych wywołuje troszeczkę większe zawirowania na rynku, no bo Fed jakby, tak jak powiedziałeś, jest spóźniony, więc inwestorzy traktują to jako wskazówkę, że tutaj już trzeba pakować manatki, bo jest źle, skoro Fed obniża stopy, bo chce ratować gospodarkę. Tutaj odbiór jest zupełnie inny, mamy indeksy na historycznych szczytach. Dzisiaj na początku sesji europejskiej i w sumie w nocy, także i technologiczne spółki zmierzyły już teraz w kierunku historycznych szczytów. I tutaj możemy wrócić do naszej rotacji sektorowej, bo patrząc nawet na te na indeksy, które tutaj pokazujesz, czyli te ETF-y sektorowe, no to nie da się ukryć, że mieliśmy dobrego nosa, jeżeli chodzi o tą rotację sektorową. A w sierpniu bardzo fajnie ona zadziałała i mieliśmy przyspieszenie energii, utilities, real estate, czyli tych rzeczy, które korzystają na obniżce stóp procentowych, a dość mocno spadł sektor technologiczny i miał, no był z tyłu. Pytanie, czy się to odwróci, skoro tak optymistycznie patrzymy aktualnie na Fed. Jakie jest Twoje zdanie? No w tym momencie wydaje się, że to się nie odwróci, bo dlaczego miałoby się odwracać, skoro w cyklu gospodarczym Fed i tak musi prowadzić taką politykę, w ramach której gospodarka musi trochę spowolnić, żeby zdjąć z niej presję inflacyjną. To jest jakby cel nadrzędny Fedu. W związku z tym, w tym późnym etapie wzrostu gospodarczego, bo w nim jesteśmy, no to sektor technologiczny nie jest sektorem przeważanym. On jest przeważany na wczesnym etapie cyklu, on jest przeważany jeszcze w środkowym etapie cyklu gospodarczego, natomiast w tym późnym etapie wzrostu gospodarczego on nie jest przeważany i przeważany właśnie, tak jak tutaj widzimy od Fidelity, takie zestawienie, przeważany jest real estate, czyli to, o czym była mowa, bo spadek stóp procentowych
procentowych, tam też mamy duże dywidendy przecież, mamy rejty, no i czym będą niższe stopy procentowe, tym oczywiście ta stopa tej dywidendy, ona gwałtownie zaczyna rosnąć, więc żeby przestała tak gwałtownie rosnąć, no to oczywiście inwestorzy muszą kupować akcje, żeby ta stopa dywidendy jakby skorygowała do poziomu stopy wolnej od ryzyka, tak? Jakby to jest zrozumiałe i dlatego te wyceny ładnie rosną wraz ze spadkiem stóp. Plus obniżenie ich kosztu zadłużenia, no bo też... Tak. Dokładnie, to z tej strony jakby działa na korzyść z dwóch stron. Natomiast mamy też sektor energetyczny w tej fazie, no chociaż on ostatnio to radzi sobie trochę gorzej i to on akurat nam na razie nie pasuje do tej układanki, natomiast wiemy też, że no, energia i ropa naftowa przede wszystkim, no, to jest trochę inna polityka, tam nie ma wolnego rynku tak naprawdę. Ten rynek jest zmonopolizowany, scentralizowany w OPEC i krajach dookoła OPEC i tam jest troszeczkę inna sytuacja, ale tak jeszcze patrząc na kolejny ten plusik w ramach tej rotacji sektorowej, no mamy właśnie sektor utilities i to on sobie radzi najlepiej, czyli takie zwykłe spółki użyteczności publicznej, żadne tam wyrafinowane technologie. No i widzimy za ostatnie pół roku, to jest to zestawienie, gdzie utilities pięknie wystrzeliło, no i ma stopę zwrotu niemal 25%. Przy z kolei za ostatnie pół roku stopie zwrotu z XLK przy 7,5%. XLK to są spółki technologiczne, no jeszcze mamy XLC, tak, czyli Communication Technologies i tutaj na przykład nie wiem, Meta, tak, w to może wchodzić i to jest 9%. Także 24%, niemal 25% do 9% do 7%. Także ta rotacja XLU do XLK jest bardzo widoczna i tu jeszcze przygotowałem taki wykresik pokazujący dlaczego, no bo właśnie spadek zwłaszcza na krótkim końcu stóp procentowych bardzo ładnie ciągnie nam spółki typu utilities względem spółek technologicznych i generalnie historia dosyć ładnie pokazuje, że te okresy, kiedy stopy procentowe gwałtownie spadały i to jest na przykład tutaj po pęknięciu dotcomów, kiedy to jest odwrócony wykres, żółty to jest rentowność dwuletnich obligacji, więc jak on idzie w górę, to znaczy, że rentowność spada, no i spread XLU do XLK, czy też ratio dokładnie, rośnie. I to samo później tutaj, gdzie też widzieliśmy na przykład w 2007 roku ratio XLU, XLK do góry wraz z silnym spadkiem rynkowych stóp procentowych. No i teraz mamy też silny spadek rynkowych stóp procentowych dwuletnich obligacji, no i to ratio też idzie w górę, chociaż jeszcze nie tak gwałtownie, jak w tamtych przypadkach, no bo musielibyśmy zbliżyć się do jakby większej pewności co do tego, że ta gospodarka jednak słabnie ponadprzeciętnie i za bardzo soft landingu to nie będzie, no to wtedy to ratio jeszcze mocniej w stronę XLU względem XLK by mogło wystrzelić. To prawda, tutaj też może na chwilkę tylko przejmę jeszcze jeden, na chwilkę pokażę jedną rzecz, bo skoro był szczyt inflacji, teraz powinniśmy zmierzać w kierunku minimalnego wzrostu PKB i też za tym idą stopy procentowe. I skoro oczekujemy, że Fed będzie obniżał stopy procentowe, znaczy rynek oczekuje, to trudno powiedzieć, żebyśmy już skończyli ten cykl, tak? No bo on dopiero się zaczął, czyli jakby dalej będziemy obniżali tę stopę procentową tak długo, aż inflacja złapie swoje dno i nie zacznie rosnąć, bo wtedy albo gospodarka nie padnie na kolana i wtedy Fed nie będzie musiał tego robić do zera. Natomiast wydaje się, że na teraz, tak jak powiedziałeś, 10% prawdopodobieństwa jest tego, że Fed ma rację, tak? W sensie, że nie będzie dramatu na rynku pracy. Historycznie tak to wygląda. Tak. Wiesz, ja to porównuję do tego, że na przykład część inwestorów gra pod jakąś tam sezonowość, nie? Że tam w jakimś okresie, dajmy na przykład teraz miedź ma silną sezonowość od końca września do końca roku, no i załóżmy wszyscy czekają, no jak tam mam, nie wiem, 9 na 10 szans, że to się tak udawało, no to teraz na pewno też się uda, nie? Jakby jest 90% szans. A rynek gra coś takiego, że jak zobaczymy sobie właśnie na porównanie stopy bezrobocia do stopy neutralnej Fedu i tam tylko raz się udało na 10, nie? A rynek gra, że teraz się uda 2 na 11. To gra. Z drugiej strony też oczywiście to mówimy o historycznych rzeczach, więc sytuacja zawsze jest trochę inna niż była wcześniej, ale dajmy na to, że na razie idziemy w tę stronę, że faktycznie nie będzie dramatu, jeżeli chodzi o rynek pracy, że Fed faktycznie obniży te stopy procentowe, gospodarka z jakiegoś powodu się fajnie rozpędzi ponownie, no to dopiero wrócimy gdzieś tam do tych akcji i surowców. Tak powinno być, ale wydaje się, że rynek to już handluje, no bo surowce mocno zareagowały pozytywnie na to, co się wydarzyło na Fedzie. Mieliśmy, znaczy złoto rośnie cały rok, ale mieliśmy kolejny wystrzał. Dolar, no jakby tu głównie. Tak, spowodował dolar, ale także no miedź, srebro to już trochę bardziej kwestia też technologiczna. Do tego jeszcze Chiny dokładają się do luzowania, więc pytanie, czy czasem nie przeskoczymy takiej fazy, w której wszystko jest źle,
tylko od razu wskakujemy do surowców. Ja na razie mam takie podejście, że rynek to handluje, zobaczymy jak daleko pojedzie, dlatego też w swoich gdzieś kolejnych pomysłach na kolejne 3-4 miesiące właśnie zmieniałem obligacje tak naprawdę jako rzeczy, w które warto inwestować, na surowce. Dlatego, że tam wydaje się, że idzie FOMO. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestie samych surowców, to warto, myślę, że podkreślać ten efekt braku podażowego i wzrostu popytu. Mamy z dwóch stron jakby cały czas ściany. Jeżeli chodzi o wzrost popytu, to prognozy są ogromne, jeżeli chodzi o konsumpcję w najbliższym czasie. Tutaj jeszcze raz może się podzielę ekranem. Jeżeli chodzi o najbliższy czas, no to wzrost tutaj dodawany jest przez Energy Markets, ale także w związku z tym, że rozwija się gospodarka związana ze sztuczną inteligencją, ale także i centrami danych, to ostatnio Microsoft zdecydował, że będzie kupował prąd na wyłączność z elektrowni Three Mile Island, czyli tej, która kiedyś wywołała, w 1979 roku wywołała w sumie spowolnienie rozwoju energetyki jądrowej, bo to była pierwsza taka duża w Ameryce, jedyna w sumie w Ameryce poważna awaria elektrowni jądrowej. Teraz będzie jedna z jednostek działała na rzecz Microsoftu, jeżeli wszystko się zepnie. Więc widać, że jest zapotrzebowanie na prąd bardzo duże, a jednocześnie gospodarki rozwinięte jak Stany Zjednoczone, Europa, moim zdaniem mają bardzo przestarzałą infrastrukturę energetyczną, więc tam też jest bardzo dużo inwestycji w tym sektorze. Więc nie wiem, czy czasem nie jest to trochę tak, że teraz miedź i te wszystkie surowce, które są potrzebne do tej transformacji, zyskują z jednej strony dlatego, że boimy się, że nie będzie taniej, no bo po prostu stopy procentowe już są obniżane, będzie miękkie lądowanie, więc zaraz będzie super hossa dalej, ale z drugiej strony, że właśnie jakby nie za bardzo jest czemu sprzedawać, bo wszyscy ten popyt gdzieś tam czują, a cały czas mamy problemy z tym, żeby dostarczać więcej tej miedzi. Więc pytanie, czy ty w tym środowisku jakoś się odnajdujesz? Ja generalnie uważam, że właśnie 25 rok to będzie albo rok surowców, albo rok obligacji. A i tutaj niestety jest, no jakby to tylko zależy właśnie od tego, co się wydarzy z tym miękkim lądowaniem. Jakby ja widzę, że rynek w tym momencie, to mu, jakby akcje wierzą w to, że będzie miękkie lądowanie, a obligacje mówią jedno. Słuchaj Fedzie, tnij te stopy po 50 punktów teraz i na kolejnym posiedzeniu i jeszcze popraw w przyszłym roku, to wtedy miękko wylądujesz. Mhm. Jakby tak jest przekaz rynku, dlatego że krzywa rentowności się ogromnie wystramia, bardzo szybko. Yieldy na krótkim końcu, na dwulatkach bardzo gwałtownie spadają. Na długim końcu już się zatrzymały, no i powinny się zatrzymać w środowisku, kiedy nie grozi nam żadna deflacja na przykład, no to ten yield na długim końcu, on jest w dobrym miejscu. On jest w takie fair value osiągnął, a krótki koniec krzyczy tnij, tnij, tnij. Nie czekaj, nie wahaj się, nie? I teraz jakby sprawa wygląda tak, jeżeli Fed faktycznie się sam ugnie u siebie, tak, już się ugiął 50 punktów dowiózł i dowiezie kolejne i kolejne i kolejne, no to można w to uwierzyć, że tak będzie. I wtedy no tak, faktycznie, tak. Skoro Fed tak zacznie jechać, no to wtedy wszyscy uwierzą, że to się udało i surowce jak najbardziej wystrzelą. Wtedy krótki koniec, obligacje na krótkim końcu zyskają bardzo mocno jeszcze, bo trochę zdyskontowały, ale wydaje mi się, że nawet ta przestrzeń jest jeszcze na krótkim końcu do osiągnięcia wzrostu. Przez krótki koniec rozumiemy, żeby... Do dwóch lat załóżmy, tak? Dwa lata. Tak, ale generalnie chodzi o obligacje, które są emitowane na czas właśnie 3 miesiące, pół roku, rok, 2 lata i to jest krótki koniec krzywej rentowności, tak. A długi koniec to jest 10-30 lat, nie? Tak, no i teraz zabawa polega też na długim końcu w to, że czym więcej będzie obniżek na krótkim, tym mniej spadnie długi koniec, co nie jest takie intuicyjne, ale to wynika z tego, że czym będzie szybsza obniżka, tym później będzie większy wzrost gospodarczy i będzie inflacja pod kontrolą, albo nawet pojawi się jakiś tam strach o to, że skoro teraz tak szybko obcięli, no to później ta presja inflacyjna wzrośnie. No i jakby ja się z tym wtedy zgadzam, jak najbardziej. No to jest kwestia po prostu, czy Fed będzie dowozić tyle obniżek, ile rynek od niego wymaga, żeby osiągnąć soft landing. I jeżeli tak się stanie, no to wtedy jak najbardziej też jestem zdania, że surowce wystrzelą i wtedy będziemy mieli bardzo ładny też jak gdyby układ dla tych długoterminowych obligacji amerykańskich, które zakończyły już wtedy swój rajd. Nie wiem, czy mogę teraz pokazać pulpit, tak, czy muszę tak, coś tak, kliknąć. Ja ci daję. Dobra. I co na co tutaj patrzymy? Patrzymy sobie na indeks CRB, czyli taki szeroki indeks surowców i patrzymy sobie na oczekiwania inflacyjne dziesięcioletnie. No jak widać, generalnie to chodzi ze sobą w parze.
mniej lub bardziej, ale generalnie 10-letnie oczekiwania inflacyjne, które teraz są na poziomie 2,18, a były na poziomie 2,02, czyli wzrosły, no ale też zobaczmy, że indeks CRB wzrósł z 265 punktów do 286 punktów w ostatnim czasie i te oczekiwania inflacyjne też wzrosły. Więc jak gdyby to nam pokazuje, dlaczego surowce, jeżeli miałyby rosnąć przez szybkie obniżki stóp procentowych dzisiaj, czy tam dzisiaj to jest w cudzysłowie, czyli załóżmy do pół roku, dlaczego spowodują, że długi koniec już nie będzie spadać, rentowności długiego końca nie będą spadać, tylko wręcz zaczną rosnąć. Czyli sell długi koniec, buy krótki koniec, tak? Czyli typowe mega wystromienie krzywej. No i wtedy zgodzę się, że czy miedź, czy srebro, czy no nawet dalej złoto jeszcze pociągnie i to bardzo mocno do góry. Co z ropą, tego nie wiem, bo niestety tutaj mamy jakby roszady, tak, w OPEC-u, oni też ze sobą jakby nie żyją w zgodzie do końca, w związku z tym tamta polityka jest jedną wielką niewiadomą. Natomiast jakby z punktu widzenia czysto popytu, no to wtedy tak, no szybkie cięcie w Stanach, szybkie cięcie w Chinach, w Europie, no to oczywiście jest tylko po to, żeby ten popyt jednak tam utrzymać z perspektywą, że on wzrośnie. I wtedy ropa też do góry. No to jak ropa do góry, no to tym bardziej te oczekiwania długoterminowe, inflacyjne do góry, tym bardziej obligacje długoterminowe w dół. Dlatego uważam, że jakby temat obligacji długoterminowych jest zgrany, jeżeli gramy soft lending. A teraz druga wersja. Zgrany rozumiesz, że już jest wszystko już w cenach. Koniec. Tak, jest już wszystko w cenach i bez recesji, czy też ja się śmieję, nazywam to recesją deflacją, to bez takiego scenariusza, to długi koniec już nie ma szans na dalsze wzrosty cen obligacji, bo nie ma pod co, to już jest wszystko. Natomiast jeżeli byłaby ta recesja, deflacja, no to wtedy wymazujemy temat tego, że długi koniec nie daje rady, no wtedy idziemy po prostu w scenariusz twardego lądowania lub braku lądowania amerykańskiej gospodarki, znowu coś tam pęka i znowu zaczyna się sypanie, no i wtedy oczywiście idzie groźba deflacji wręcz, i surowce pewnie w krótkim terminie również by szybko potaniały. Mielibyśmy taki, no, coś w rodzaju takiego flash crasha może półrocznego na surowcach, no bo jednak jak mimo że gospodarka chińska ma się odbudowywać i tam co zapisali sobie 5%, to mają dowieść 5% i kropka, a nie 4,7 czy tam 4,9, ma być 5 i koniec, no to wtedy to nic nie da, tak? Jakby jeżeli tu coś pęknie w Stanach. To wtedy oczywiście zakładam, że to byłoby znowu jakieś krótkoterminowe spadki na zasadzie na krótki termin, tak jak wiemy, w ogóle bestsy nie trwają jakoś długo, tak? Półtora, dwa lata max, no to a dzisiaj dzieje się wszystko szybko, więc nawet taki półroczny flash crash na surowcach, a potem znowu winda do góry, coś jak w COVID-zie. Przecież na przykład CRB do dzisiaj radzi sobie lepiej od COVID-u, od dołka COVID-owego niż S&P czy Nasdaq, więc surowce nadal są w grze, tylko one są troszeczkę uśpione. Tak, znaczy tu jest w ogóle też ciekawy aspekt, bo tak jak to, co ja poruszyłem, czyli ewentualne niedobory produkcyjne plus wzmożony popyt, to z każdej strony, nie tylko przemysłowy, ale także i rządowy, który też dodatkowo ma ten plus czy minus, że jest niezależny od gospodarki. Tak? No jakby rząd się może zadłużać i po prostu pompować pieniądze. Co więcej, w naszym świecie, w którym żyjemy finansowym, to właśnie państwo z zasady powinno amortyzować spowolnienie gospodarcze inwestycjami infrastrukturalnymi, więc teoretycznie teraz to właśnie rządy powinny się zadłużać po to, żeby brać, bo teraz mamy to spowolnienie, tak? Powinni no i teraz też jest ciekawe, no bo skąd mają brać na to pieniądze? No z emisji obligacji, no bo nie z podatków, bo podniesienie podatków jest niemile widziane w żadnym kraju. No zobaczymy, jak w Stanach będzie, czy im tam przypadkiem właśnie podatków nie podniosą, jak się będzie padnie wybór na panią Harris. Zobaczymy, jak to się rozegra. W każdym razie no, nikt podatków generalnie nie chce podnosić, więc trzeba coraz więcej długu emitować. No jak trzeba emitować coraz więcej długu, no to ktoś go musi zacząć kupować. No a teraz tak, wszystkie banki centralne na razie jadą na taperingu, więc nie ma popytu ze strony banków centralnych takiego pośredniego, prawda, na dług. No to skąd brać na to pieniądze? Trzeba coś sprzedać, żeby kupić. No i ten dług w teorii też powinien być wysoko oprocentowany, żeby był atrakcyjny i musi być z premią na długoterminowe oczekiwania inflacyjne. Więc teraz zobacz, jeżeli my mówimy o takim połączeniu dosyć ciekawym, czyli ok, surowce w górę, długoterminowe oczekiwania inflacyjne lekko w górę, tam no nie mówię, że 4%, tak? Tylko mówię tam, nie wiem, 2,5, 2,8% załóżmy. Nieco powyżej celu, nie? Powyżej, tak? Czy no to wtedy co? To wtedy taka obligacja musi mieć rentowność, znowu wracamy do tych magicznych barier typu 5%.
No, No i tak. koszty obsługi długu rosną, deficyt rośnie. I teraz skąd inwestorzy mają brać na to pieniądze? No muszą coś sprzedać, bo banki centralne nie kupują, bo nie ma quantitative easing, przynajmniej jeszcze nie ma. Kiedyś pewnie będzie znowu, być może w 2026 jest na to szansa. No to co? No to według mnie, jakby dlatego wspomniałem, że albo obligacje, albo akcje, w zależności od tego, co soft lendingiem, a kasa pójdzie na to wszystko, obligacje albo surowce, a kasa na obligacje, jeżeli idziemy w ten scenariusz, pójdzie z akcji. No to i to wpadnie w bardzo tradycyjną formę gospodarki, tak? Albo akcje, albo obligacje. No tak będę z natury, tak powinno wyglądać. I wtedy obligacje płacą nam wysoki yield rzędu 4,5-5%, zero ryzyka. Akcje swoimi mnożnikami się korygują. Oczywiście firmy zarabiają, wszystko jest dobrze, ale mnożniki typu 30 spadają do 15. Jest w końcu normalna wycena, powiedzmy, średnia rynku. No i wszyscy są zadowoleni. Oprócz oczywiście ulicy, która jest pod korek w akcjach. Tak, no bo takie trochę story jest, ale z drugiej strony jeszcze wróćmy na chwilkę do surowców i towarów rolnych, bo towary rolne też się obudziły i obudziły się od dołku, czy wszystkie towary rolne, w większości, może nie wszystkie, ale w większości, jeżeli chodzi o uprawy rolne, spadły z powrotem do szczytów konsolidacji między 2014 a 2020-2019. Czyli jakby wróciły do poziomów, w których bujały się przez poprzednie 5-6 lat, przy zupełnie innych kosztach pracy, produkcji, transportu, wszystkiego. Więc jakby naturalne miejsce, w którym popyt się znowu może odbudować, no bo ceny są po prostu stosunkowo niskie. Jeżeli mamy tak, okej, ropa jest tania i na razie sam zwróciłeś uwagę na to, że jest politycznie tania, więc ciężko powiedzieć, co się wydarzy, ale gaz już podrożał, no bo jest sezonowo na niego, żeby pasowało, żeby drożał, więc drożeje, gaz naturalny. Mamy odbicie na towarach rolnych, odbicie na surowcach, to czasami te oczekiwania inflacyjne to nie są zbyt optymistyczne jednak i zaraz Fed się nie zmierzy z czymś takim, że będzie gonił oczekiwania, obniżając o 50-75 punktów bazowych do końca roku, a tu hop hop, nagle inflacja nam rośnie miesiąc do miesiąca i rok do roku do poziomu powyżej, znacząco powyżej celu, bo dalej jest powyżej celu, ale do 2,5-3% na przykład. Nie? I co wtedy Fed zrobi? I co wtedy z akcjami, surowcami? To jest, dlatego ja jestem trochę, bezpiecznie się czuję w surowcach na razie, bo tam przynajmniej czuję, co stanowi popyt, co stanowi podaż. A jak czy wiesz, no, surowce to generalnie jest tak, że zawsze popyt na nie będzie, no bo świat by się musiał skończyć, jakiś meteor, ale jakby pół świata skasował, to tym bardziej będzie popyt na surowce, bo trzeba to odbudować. Chyba, że cały świat walnie, no to wtedy koniec. Ale wiesz, jakby tak surowcami jest ten case, że no, tak czy siak fizycznie na nie popyt zawsze będzie. W związku z tym, dopóki nie wymyślimy jakichś super nowych technologii, które redukują, nie wiem, zużycie surowców albo zmieniają w ogóle materiały, z których budujemy, no to wiadomo, że miedź na przykład będzie zawsze potrzebna. Dlatego można się czuć z tym komfortowo i w długim terminie, no w teorii cena powinna albo rosnąć, albo przynajmniej nie jakoś gwałtownie spadać, a jak spadać, to tylko po to, żeby to kupić i znowu trzymać w długim terminie. I tu wydaje mi się, że to, co dostrzegłeś, to ja też to trochę dostrzegam, ale na przykład w miarach bieżącej inflacji, gdzie mamy w tym momencie nawet okolice 1,4-1,5%, jak sobie urocznimy inflację za ostatnie 6 miesięcy, czyli jesteśmy grubo poniżej celu Fedu, jeżeli chodzi o CPI, bo oczywiście Fed patrzy na PCE, ale ja tak, żeby było bardziej, wiesz, tak ze smaczkiem to patrzę na CPI, a niech będzie, że CPI uroczniona jest 1,5 i co teraz, nie? No więc jakby te miary inflacji, jak się je uracznia, czy urocznia, w sumie nie wiem, anualizuje, no to one są okej, tak? Jakby tu nie ma, w krótkim terminie nie ma problemu, załóżmy w terminie tam do roku. A co będzie dalej? No to jest właśnie ta rozgrywka teraz surowcowa. Ja no, jakby gdzieś mam też z tyłu głowy, że na przykład to, co robią Chiny, w tym momencie to Fed dał im zielone światło do tego, żeby działać, bo już to wiele miesięcy temu było widać, że Chiny no muszą czekać na Fed, bo im yuan się posypie. I teraz wręcz przeciwnie, nawet yuan może zacząć się gwałtownie umacniać, dlatego że stopy procentowe, te rynkowe w Chinach mogą zacząć rosnąć, no bo skoro mamy właśnie te... I te Chiny jakby robią to, czego rynek wymaga od Fedu, czyli takie bomby na krótkim końcu. Czyli bardzo agresywnego działania w polityce monetarnej, w polityce fiskalnej na krótkim końcu, żeby podnieść wzrost w długim terminie. I to jest właśnie to, co robią Chiny teraz. I teraz zobaczymy, czy Fed też to zrobi, bo jeżeli tego nie zrobi, to tak. To wydaje mi się, że kapitał nawet zacznie płynąć do Chin z powrotem. Podobno jest 2 biliony chińskiego kapitału w amerykańskich spółkach, w sensie w akcjach, tak jak był lewar na jenie,
Taki był też lewar na juanie. I teraz skoro Chiny mają super perspektywy, bo tam władza idzie all in i teraz dzisiaj powiedzieli jeszcze, że jakieś nowe miary fiskalne będą dla słabo zarabiających gospodarstw domowych, czy średnio zarabiających, dla średniej i niższej klasy, generalnie jakaś pomoc fiskalna przyjdzie, wiesz, żeby wzbudzić konsumpcję, żeby wyjść z deflacji, no to przecież Chiny są w dołku gospodarczym, deflacyjnym, no tak. Tak naprawdę. Więc jak ta maszyna... Tak, więc jak ta maszyna ruszy, albo przynajmniej inwestorzy uwierzą, że ta maszyna ruszyła i Chińczycy, którzy mają kupę kasy za granicą, też w to uwierzą, to przecież mamy 28 S&P mnożniki, a w Chinach mamy mnożniki 13. Mhm. To jak Chińczycy stwierdzą, ok, tam robimy sell, a u nas robimy buy, no to mamy piękną, wielką rotację nie tylko między akcje, obligacje, nie tylko surowce, nie tylko między poszczególnymi sektorami, ale nawet wielkimi mocarstwami, tak? I nie mówimy o małej kwocie, bo to jest podobno 2 biliony dolarów, a to jest niecałe 10% PKB, to tyle, ile wtłoczono w gospodarkę z reverse repo w ostatnich 2 latach. Także to jest potężna kasa. To są potężne pieniądze, które będą płynęły i szukały jakby najwyższej rentowności, to jest oczywiste, zwłaszcza, że i tutaj znowu jeszcze myślę, że zamkniemy klamrą troszeczkę ten sektor energetyczny, czy ogólnie jakby sektorową rotację, a przykład Microsoftu, znowu się do niego trochę odniosę, to jest przykład tego, że firmy technologiczne, które chcą rozwijać sztuczną inteligencję, ale także i centra danych, obliczenia, te wszystkie rzeczy, które są im potrzebne i ogólnie zmiana technologiczna, wywołujące jakby coraz większe moce obliczeniowe, potrzebne moce obliczeniowe, to moim zdaniem kieruje nas w stronę migracji kapitału ze spółek technologicznych, które zarobiły ich krocie, do spółek produkujących energię, bo po prostu tam jest ta energia potrzebna. Więc marże spółek technologicznych moim zdaniem mogą być pod presją nie ze względu na brak popytu, tylko ze względu na zwiększone zapotrzebowania kosztowe. Tu jest pokazany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą przez data center, więc jakby tutaj jest ten wzrost już się trochę zmniejsza średniorocznie, ale mimo wszystko to jest ogromny wzrost zapotrzebowania. I to, że spółki technologiczne kupują de facto swoje elektrownie, no bo skoro kupują na 20 lat w przód za całą energię wyprodukowaną przez elektrownię jądrową, przypominam, tak, to nie jest elektrownia panel fotowoltaiczny, tylko to jest elektrownia jądrowa, to jest w ogóle zmiana paradygmatu moim zdaniem. A będziemy coraz szybciej szli w stronę taką i to się w Polsce też dzieje, że w Polsce akurat farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe nie kontraktują dostawę energii do konkretnych firm, żeby one były zielone, te firmy były zielone, ale to jest też zabezpieczanie sobie dostawy prądu w konkretnych cenach. I tak samo się będzie działo, myślę, że globalnie. I to też jest migracja kapitału w stronę tego sektora energetycznego, który z kolei, żeby się rozwijać, potrzebuje surowców, bo tam się nie da inaczej tego zrobić. Z powietrza jeszcze nie bierzemy. Nawet jeżeli chcemy mieć wiatr, no to musimy mieć jakiegoś wiatraka, tak? Jeżeli chcemy mieć ze słońca, potrzebujemy mieć fotowoltaikę. Więc ja jestem tym bardziej, na razie przynajmniej, nastawiony na to, że ten kapitał będzie migrował, więc jestem za surowcami, i ja, dopóki się sytuacja nie zacznie kreszować, czyli to, co ty powiedziałeś, że albo obligacje, albo surowce, no to dopóki nie będę widział problemu na rynku ogólnie, że coś pęka, to widzę bardziej surowce. Mhm. Pytanie, czy ty też masz takie, żebyśmy zamknęli klamrą ten rynek surowców, czy też masz takie view, czy raczej jesteś bardziej zaniepokojony i wolisz postać z boku? Nie, to ja się z tobą zgadzam, że tutaj jak najbardziej w sytuacji, gdzie nie wieszczymy żadnych krachów, to surowce bardziej wyglądają korzystnie na przyszły rok, no bo już pomału możemy o tym mówić, że to już chodzi o przyszły rok, aniżeli akcje. Natomiast wiesz, no jakby ja jestem z tych, którzy myślą, że jednak tym razem nie będzie inaczej, historia mnie rozliczy z tego, shortów żadnych nie mam, żeby też było jasne, bo sobie jeszcze czekam, bo to jeszcze nie teraz, natomiast jakby uważam, że właśnie 25 rok albo to będą surowce, albo obligacje, ale to na pewno nie będą akcje i tu w miarę jestem co do tego póki co przekonany i tyle, natomiast tu jeszcze mam taki wykresik, jak wspomniałeś o XLE, XLK, czyli znowuż te dwa ETF-y, spółki energetyczne, technologiczne, no to nie wiem, czy to technicznie sobie takie ratio można rozgrywać, czy nie. W każdym razie mamy ładny clean, który tutaj się zaczął budować na tym ratio między tymi dwoma sektorowymi ETF-ami. Zobaczymy właśnie, czy dojdzie do wybicia. No wróciliśmy do poziomów z 2022 roku, tam przełomu 21-22. Także dosyć nisko i generalnie to ratio, jak sobie je tak oddalimy, no to ono szura cały czas po dnie, więc widać, że czy surowce właśnie, czy energetyka w stosunku do zaawansowanych technologii, no to nie jest pierwszy wybór inwestorów.
Natomiast no to też pewnie wynika z tego, że trudno zrobić na energetyce jakieś nie wiadomo jak duże mnożniki, a na technologii to sobie można latać mnożnikami dziesiątki, setki, tak? I albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, albo będzie minus 80%, albo będzie minus 30%, albo będzie plus 150% na tak, cenie akcji spółki, albo 1000%. Nie? Jakby... Surowce mają to do siebie, że są bardziej policzalne niż tak. spółki technologiczne. Więc, prawda, więc tutaj szału nie będzie, dlatego jeżeli to też ma wyjść, no to inaczej, mnożniki na spółkach technologicznych muszą wreszcie się stabilizować i albo mogą na dwa sposoby się ustabilizować, albo przez spadek cen akcji, albo przez wzrost zysków, ale już bez takiego gwałtownego wzrostu cen akcji. Tak? Czyli jakby ta największa ekspansja mnożnikowa, wydaje mi się, że tak to możemy też nazwać, tak? Taką ekspansją mnożników, że ona jest już pomału za nami, tak? Że rynek to, co w cenie akcji do zysków przyszłych zrobił, to już zrobił. Jakby i ta ekspansja mnożników powinna w przyszłości się zmniejszać. Czyli te wyceny powinny się zmniejszać, co naturalnie, jeżeli tam będzie się zmniejszały wskaźniki, no to wtedy będziemy mieli atrakcyjność od razu większą innych, tak? I wtedy być może faktycznie, tak jak wspomniałeś, chociażby XLE sobie będzie świetnie radzić. Więc podsumowując, tak, 25 soft landingiem jak najbardziej surowce, bo to jest oczywiste, bo też co gra rynek? No, rynek gra to, że w 24 roku i czy na początku 25 będzie jakieś tam delikatne spowolnienie do tych tam 2%, załóżmy, rok do roku, natomiast później to się albo utrzyma, albo odbijamy, tak? I lecimy wzrostem gospodarczym już takim większym, jakby rynek już jest myślą, daleko w 2025 roku, że te działania dzisiejsze pomogą już utrzymać ten wzrost wyżej i on jakby gra na przeczekanie tego, nie? Jakby nie gra tej falki w dół, spowolnienia i z powrotem do góry, tylko już gra to przyszłe ożywienie. Tylko że tutaj, tak jak była o tym mowa, Fed musi zacząć dowodzić. Ale mam jeszcze jeden taki ciekawy wykres. Sam jestem. To zanim dojdziemy do tego wykresu, dobra, jeszcze chciałbym poruszyć temat polskiego złotego i też okay, takie ważniejsze rzeczy. To może zaprośmy na artystów rynków, czyli konferencję, która odbędzie się w kilku miastach w Polsce. Zaczniecie od z Jackiem, czy przepraszam, z Maćkiem, zaczniecie od Rzeszowa 15 października, a później się zobaczymy też w Trójkę w Krakowie, czyli 16 października. Całą rozpiskę znajdziecie na artyścirynków.pl, ja też podlinkuję to w opisie tego materiału. Jakbyś dwa słowa może powiedział, Daniel, o czym ty będziesz mówił podczas tej serii konferencji? No, mamy za sobą 4 lata potężnej hossy zrobionej na takie dwie nogi, czyli pierwsze 2 lata po COVID-zie, potem korekta i następne 2 lata do teraz. No i zastanowimy się właśnie, co dalej może się dziać przede wszystkim z rynkiem akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo jak wiemy, tam są wszystkie pieniądze świata ulokowane, czy to Polacy, czy Europejczycy ogólnie, czy Azjaci, no, czy sami Amerykanie. Generalnie ten rynek jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o przyciąganie kapitału, również inwestorów detalicznych, bo zwiększyły się możliwości inwestowania przecież i łatwość inwestowania w amerykańskie akcje, więc zastanowimy się, jak ta sytuacja może się tam dalej rozwinąć, skoro to jest rynek numer jeden, bo jak widać na innych rynkach generalnie jest pełen spokój, zwłaszcza na polskiej giełdzie już teraz od wakacji nic się nie dzieje, także ten temat też sobie poruszymy, co by było, gdyby taka słabość rynku się zwiększyła również i na polskim parkiecie, no bo myślę, że to też jednak część osób interesuje, nie wszyscy siedzą w Stanach, część siedzi też w Polsce, ale też właśnie będzie o tym, jak wygląda sytuacja makroekonomiczna w Stanach Zjednoczonych, jak wyglądają cykle koniunkturalne, no spróbuję to jakoś ubrać sensownie w 1,5 godziny czy w godzinę, nawet z pytaniami oraz zaprezentować jakieś potencjalne scenariusze już konkretne, jakieś daty, konkretne poziomy, no a potem pewnie na kolejnych konferencjach, bo my tak zazwyczaj robimy, że na kolejnej konferencji sobie trochę poruszamy, co było wcześniej i tak się trochę rozliczamy, tak, od konferencji do konferencji, ale to akurat takie fajne okresy, takie półroczne, jesień, powiedzmy, jesień, średnioterminowe. Tak, jesień i wczesna wiosna. Ja z kolei będę mówił o tym, w jaki sposób już tak bardziej tradingowo czy inwestycyjnie kupuję akcje, a zabezpieczam się na indeksach czasami, bo też jak ktoś mnie słucha w miarę regularnie, to wie, że ja co jakiś czas mówię, że o, tutaj jest lokalny szczyt i później rynek sobie spada tam 3, 4, 5, czasami więcej procent, a ja często nie sprzedaję akcji w tym czasie, a jednocześnie zabezpieczam się na indeksach, a więc chciałem poruszyć taki temat, czyli w jaki sposób sobie rotować kapitałem na akcjach bez dźwigni na spokojnie, a z drugiej strony wykorzystywać dźwignię do tego, żeby spokojnie przetrzekać jakieś okresy korekty, bo z korektą jest jeden problem, nigdy nie wiadomo ile ona potrwa i czy to czasem nie jest nowa Bessa, a więc jeżeli szukamy fajnego zabezpieczenia się, no to właśnie indeksy potrafią być tutaj fajnym narzędziem, bo ja mam taką teorię, że kupuje się akcja, sprzedaje się indeksy, najprostsze.
Okej, okay, to zapraszamy Was serdecznie. Zaczynamy już w październiku, 15 października. Przez kolejne 2 tygodnie będziemy w różnych miastach. Na rozpisce są zaznaczone miejsca, w których miejscach też ja będę. Daniel będzie wszędzie. Link znajdziecie w opisie. A teraz wracając do wątku, który chciałeś poruszyć. A jeszcze Pelena poruszyłeś. Tak. Dokładnie. To może jeszcze, bo wiesz, powiemy o złotym, to może na końcu powiemy też o złocie, ale najpierw o złotym, czyli kurs złotego i generalnie no, wywarcie presji bardzo dużej, chyba międzynarodowej w sumie już na działania RPP-u, a więc RPP tak, musi być kolejnym tutaj organem Narodowego Banku Polskiego tym razem, który musi się wreszcie przestawić na luzowanie polityki monetarnej. I myślę, że to się wydarzy albo tej jesieni, albo czyli tej jesieni, zimy w zasadzie bardziej, albo już koniec tego kwartału, albo początek przyszłego kwartału. I tutaj już nie ma wyjścia. Stopy procentowe trzeba ciąć, bo przecież wszyscy wiemy, że szczyt inflacji to właśnie będzie przełom roku, co też wynika bezpośrednio z projekcji inflacji NBP-u, więc wraz ze spadkiem tej inflacji już w dalszej części i roku, i w ogóle do 2026, trzeba będzie te stopy chociażby obniżać, żeby ta realna stopa zostawała w miejscu, ale według mnie powinna ona być jeszcze niżej, czyli ten cykl obniżek stóp w Polsce powinien generalnie być dosyć w przyszłości szybki. Tak, i powinniśmy, jakby rynek wycenia to tak, przepraszam, że wycenia to tak, że zaczniemy delikatnie i to jest ciekawe, bo inni idą agresywnie teraz, tak na starcie cyklu, a potem wypłaszczają, tak rynek uważa, że wypłaszczą swoje działania, a w Polsce odwrotnie, zaczniemy delikatnie, a potem boom, przyspieszymy. Czyli jest duża szansa, że jeżeli rynek to dobrze wycenia i że mamy teraz wrzesień, październik, no to jeżeli my mamy przyspieszyć z obniżkami stóp procentowych, no już tak wiosną, załóżmy tam kwiecień, maj, przyspieszyć, tak? Czyli do tego czasu delikatnie, a potem boom, po 50 na przykład, albo raz 50, no to wtedy myślę, że PLN wreszcie się ugnie i to powinien się uginać już szybciej, powinien się uginać już październik, listopad, dokładnie. Tak. Dlatego uważam, że to są już takie ostatnie podrygi silnego złotego. Wczoraj była ciekawa sesja, bo wczoraj mieliśmy umocnienie dolara wszędzie. Zresztą australijski dolar, jak dobrze kojarzę liczby, to chyba ponad 1% spadł wczoraj względem dolara. A więc mieliśmy silne umocnienie się dolara amerykańskiego wszędzie. Polski złoty się w miarę z tego wybronił, ale stracił też względem euro wczoraj, więc widać, że już wczoraj były jakieś podrygi. Zobaczymy, jak to będzie kontynuowane dalej. Ale to, co chciałem jeszcze dodać do RPP, to zobacz, że stracili powody, dla których mogliby utrzymywać wysokie stopy, bo nie będzie kredytu bezpiecznego 0%, czy tam jak on siekolwiek miał nazywać, bo już powiedziano, że będą te środki, które potencjalnie mogły być, będą skierowane dla powodzian, więc już nie będzie takiego po prostu wspierania kredytów bezpośrednio, więc jeden z powodów odpadł. Myślę, że wakacje kredytowe już też odchodzą do lamusa, bo nawet ten projekt w tym roku już nie był aż tak szeroki jak wcześniej, więc nie za bardzo, a rynek kredytów, jakkolwiek można o nich powiedzieć, że nie spadał bardzo mocno, bo dalej wartości kredytów są udzielane stosunkowo wysokie, no to jednak obrót na tym rynku nie jest kosmicznie wysoki. No i nawet po kursach banków widać, że rynek jednak zakłada, że gdzieś obniżka stóp procentowych powinna być. Więc krótko mówiąc, ja tutaj się akurat z tobą mocno zgadzam. Zresztą z perspektywy gospodarki chyba to już jest po prostu potrzebne, zwłaszcza, że inflacja, która jest brana pod uwagę, ona w dużej mierze wywołana jest czynnikami typowo regulacyjnymi. Podwyżka cen gazu, podwyżka cen prądu, pewnie od nowego roku znowu jakieś podwyżki, jakichś innych opłat, a nie konsumpcją bezpośrednio. Więc na tak, razie, no i skończę ostatnie zdanie, na razie stopy procentowe po prostu nas dobijają. Wszystkie osoby, które mają kredyty, ale nie tylko, bo jeżeli ktoś nie ma kredytu, a chciałby go wziąć, bo chciałby, nie wiem, kupić mieszkanie czy wybudować, no po prostu albo go weźmie po bardzo wysokiej stopie i teraz banki bardzo, i teraz ważna uwaga, to nie jest czas brania kredytów o stałej stopie procentowej. To jest czas, w którym najbardziej prawdopodobny scenariusz to są obniżki stóp procentowych. I teraz zobaczcie, jakie oferty są w bankach. W bankach są oferty na stałą, okresową stopę procentową, czyli przez 10 lat będziecie mieli zabuksowane tam 6%, na przykład 7%, kiedy za chwilę możemy okazać się, że stopa procentowa w Polsce spadnie do 2% na przykład. Więc też często banki są fajnym prekursorem, co się faktycznie wydarzy na rynku. Jeżeli oferty są na stałą stopę, to znaczy, że za chwilę mogą one spadać. No tutaj też się dopytywałem na Twitterze, bo jakby nie siedzę w temacie, czy można sobie potem renegocjować tą, jak stopy faktycznie spadną, czy można tą stałą stopę obniżyć na niższą stałą stopę.
tego, jeżeli można, no to fajnie. Znaczy, z bankiem raczej się nie dogadasz, ale możesz wziąć... A może przenieść do innego banku. Dokładnie, albo tak, przenieść gdzieś indziej. Refinansować sobie, tak. Ale to no, zawsze to... jest, wiesz, robota, musisz ją zrobić, musisz tu no, tak. negocjować. Plus, ale to ale, też mówię... Ale to zobacz, w twoim scenariuszu surowcowym to byłby nawet niezły myk. Teraz tak sobie niech te stopy pospadają. No ja zakładam, że generalnie taka stopa neutralna w Polsce to jest 4-4,5 i tutaj za bardzo bez jakiejś recesji to nie będzie niżej, nie ma szans na to przy tych transferach socjalnych. To co, no to potem ruszają surowce, ropa po 100, mieć razy 2 i lecimy z powrotem z tematem wysokich stóp, to może I nawet wtedy, się uda tak, złapać wtedy by trzeba było przenieść na stałą stopę, ale w jakimś dołku, żeby sobie zabuksować na te 4%, to prawda. Więc może też tak być ciekawie gdzieś w przyszłości. No w każdym razie tak, no w krótkim terminie, takim przewidywalnym, już bez żadnych innych tematów, patrzymy wtedy na rynek tak, jak patrzą banki centralne, bo one reagują, one nie przewidują, żaden bank centralny nigdy nie powie, wiedział, że na podstawie naszych prognoz to dzisiaj obniżymy stopy, bo one wpłyną na gospodarkę tam za jakiś czas i według naszych prognoz ta gospodarka wtedy w przyszłości będzie tej obniżki dzisiaj potrzebować. Ej, ale Fed dokładnie to mogliby, powiedział, nie? Powell dokładnie to powiedział, bo Powell powiedział, że gospodarka amerykańska jest w świetnym stanie i oni obniżają stopy, żeby ten stan się utrzymał. Więc to jakby Powell powiedział, że jest wbrew tobie. Oczywiście to nie mówimy, że to był jego... No, tylko powiedział, że jest w świetnym stanie. Co nie jest do końca prawdą. No, zależy na jakie dane patrzy. Na jaki stan patrzy, nie? Mają tam dużo stanów, więc może ten stan jest w dobrej formie, tamten w złej. To znaczy w sensie ten konsument, co jest bogaty i klasa średnia i ma wyżej, dobrze, to jest w bardzo dobrej formie, bo ma kupę akcji na rachunku i efekt majątkowy, a drugi konsument zasuwa na 2 etaty, czyli tam 500 000 ludzi, no i on powie, że raczej jest w złej formie. To akurat widać w badaniach Conference Board, bo oni badają też grupy w podziale na zarobki. No i tam dokładnie widać, kto jest w jakiej formie. No, w każdym razie nie da się tego uśrednić, dlatego że to rozwarstwienie amerykańskiego społeczeństwa jest po prostu chyba coraz większe i postępuje niestety, albo stety, nie wiem jak to ująć. Czy jest coś, na co patrzysz, żeby w miarę wcześnie zyskać informację, że dzieje się źle? Bo ja patrzę na przykład na różnicę między zatrudnieniem na pełnym etacie i na niepełnym etacie. Ostatnio zwracam uwagę na ten wskaźnik. On się trochę rozjeżdża, ale jeszcze nie ma dramatu i sobie tak obserwuję, czy tam czasem nie zacznie się pogarszać sytuacja. Co, no to jest jedno. Myślę, że liczba ofert pracy na liczbę osób bez pracy, czyli wakaty przez liczbę osób niepracujących, to też jakby dużo pokazuje, ile jest tych dostępnych w ogóle miejsc pracy. To jest też to, oczywiście no, z punktu widzenia presji inflacyjnych, no to ważne są zarobki i tutaj różnie z tym bywa, one są dosyć rozchwiane w ostatnim czasie. Natomiast jeszcze ja patrzę już z czysto rynkowych rzeczy, no dla mnie takim najciekawszym rynkiem na najbliższe miesiące to będzie rynek obligacji korporacyjnych. Okay. Czyli to są takie dwa ETF-y, HYG, High Yield, a drugi to JNK, czyli Junk Bondy, to zależy od tam emitenta tych ETF-ów. No i w każdym razie, jak wiemy, tam popyt jest gigantyczny, generalnie wszyscy kochają śmieciowe obligacje, no bo chcieli się jeszcze wszyscy załapać na wysoki yield, no bo wiadomo, że pewnie te firmy też trochę obniżą to oprocentowanie. Natomiast jakby ja to łączę bardzo mocno z odwróconą krzywą rentowności. To znaczy, jeżeli była odwrócona krzywa rentowności tak długo, przez tak długo, a rekordowo długo była odwrócona, no to oznacza, że duża część instytucji pożyczała sobie te pieniądze od Fedu w okolicach 5%, no ale nie kupowała obligacji skarbowych tam na 4%, tak? No bo to bez sensu, bo by traciła. I część banków na tym straciła kasę, więc co zrobiono? Przerzucono kasę właśnie do junk bondów, które były oprocentowane tam 8-11%. Czyli pożyczamy na krótkiej stopie, refinansujemy te pożyczki tam 3-miesięczne, bo takich zazwyczaj jest mowa, i ładujemy do junk bondów. Nie? I teraz krzywa się odwraca i oczywiście ta krzywa 3 miesiące, na przykład do 10 lat, to ona jeszcze potrzebuje serii obniżek, żeby się tak ładnie odwrócić. Nie? Tam jakby zbliżamy się do zera, ale tylko 2-10 się odwróciła, a na przykład 3-10, no to potrzebuje jeszcze dużo obniżek. Albo potrzebujemy wystrzału na surowcach, żeby właśnie dziesiątki zaczęły ich yieldy rosnąć i wtedy mniej tych obniżek potrzeba. No i co to, do czego to dalej może doprowadzić? Ano do tego, że część tych instytucji stwierdzi, okej, krzywa jest już normalna, no to ja teraz sobie będę pożyczać na 3 miesiące i lokować na normalnych już warunkach bezpiecznych w skarbówki. No to siłą rzeczy popyt na junk bondy spadnie. No bo więcej pójdzie popytu na skarbówki i uważam, że spadek tego popytu na te junk bondy, no oczywiście odetnie w te firmy od finansowania. I teraz jest taka cała zabawa w tym, żeby ten słaby konsument, bo jak wiemy, ta liczba bankructw generalnie w Stanach jakby odciąć COVID, to jest największa od 2010 roku, tych właśnie firm i co więcej, najwięcej upada firm z sektora consumer discretionary,
Czyli jakby to pokazuje, tak, tych małych, średnich firm, bo o nich mówimy, ale ich jest tak jak w Polsce najwięcej. My patrzymy na Wall Street, gdzie garstka firm robi wynik, a tak naprawdę gospodarka nie składa się z 10 firm, jak się składa indeks giełdowy, tylko składa się z setek tysięcy, jak nie więcej, podmiotów gospodarczych i one mają problem, tak? I to jest tam sobie tak, patrzymy na niemiecką gospodarkę, mówimy, że dane są złe, a DAX rośnie na historyczne szczyty, gdzie mamy... AMDAX szura tam od 6 lat w tym samym miejscu. Jakby to jest właśnie to. Także tak, patrzę, czy możemy sobie tu wrzucić tego Hyga na przykład, jak on zasuwa. On fajnie też wyprzedza na przykład czasami S&P-ka, zwłaszcza po tej ostatniej korekcie, więc widzimy jakby tutaj nawet po tym załamaniu, jakie miało miejsce, czy to w kwietniu miało załamanie miejsce, czy w sierpniu, po payrollsach wtedy, tak, no jest generalnie piękny strzał w górę. Więc ja będę patrzeć sobie na to, jak tu się coś zacznie wyrzucać, jakby zostanie, będzie wyrzucany high yield, to oznacza, że te firmy no, będą miały problemy z finansowaniem i teraz jest kwestia taka, czy konsument na tyle odżyje w tym czasie, żeby zapewnić przychody tym firmom, tak? Skoro teraz consumer discretionary, te firmy upadają, bo konsument słaby, a koszty wysokie, no to czy to się zgra w czasie, bo to o to chodzi, to jest ciągle ta zabawa na cienkiej takiej linii, balansowanie, czyli okej, dobra, tu już upadacie, konsument już, część konsumenta nie daje rady, no to akurat teraz obniżamy, bo konsument już da radę, wam obniżymy trochę koszty, więc ten konsument do was przyjdzie, spadnie popyt na wasz yield, bo się krzywo odwróci, tak, i akurat w tym czasie wszystko się pięknie zgra, jakby no, ale to jest wszystko naprawdę na takiej krawędzi robione, tak? No, z małym marginesem błędu, tak mi się wydaje. No i zobaczymy, tak jak to pójdzie. Także to jest taki mój wyznacznik. I jeszcze... I teraz, żebyśmy tylko ten element skończyli, ten HYG, to jest tak, że jak on rośnie, to znaczy, że yieldy spadają. Tak. Generalnie możemy sobie też patrzeć właśnie na yield spready, czyli już sobie zobaczymy na przykład jakieś corporate bondy, które są high yield, na przykład tutaj high yield index, na przykład high yield, zobaczmy jeszcze to z tej perspektywy, tak, czyli jakie mamy oprocentowanie na tych high yieldach, tak, czyli generalnie no, w tym momencie 5,5%, tak, effective yield i jeszcze możemy sobie patrzeć na yield spready, czyli to samo, ale względem 10-latek, tak, amerykańskich. No i tutaj widzimy, że generalnie no to szura pod niej. Naprawdę ciężko byłoby zrobić jeszcze niższy spread na poziomie 3,2, czyli jak inwestujesz w śmieciowe obligacje, tak, przedsiębiorstwo o wysokim ryzyku, spłaty tego zadłużenia, no bo banki im nie chcą dać pieniędzy, no to te firmy muszą iść na inne rynki, żeby pozyskać to finansowanie, no to jeżeli szuramy pod nie z tym spreadem, no to kolejny krok tego spreadu to jest albo dalej szurać pod nie, no albo góra, tak? No, więc odwrócenie krzywej to spowoduje. To jest krótko mówiąc piękny obraz tego, jak mocno rynek wierzy w miękkie lądowanie. To dokładnie. Dokładnie tak. Tak. Dlatego jeżeli tu się zacznie coś dziać, no to będzie to widać, że okej, rynek trochę zwątpił. Okej. No to dobrze, to wrzućcie sobie ten instrument do obserwacji, czyli różnicę między 10-latkami, rentownością 10-letnich obligacji a obligacji śmieciowych, a zresztą widać przepięknie w 2021 roku, 2020 tak naprawdę, 2020 co się wydarzyło, ale już wcześniej właśnie, kiedy był kryzys w 2019, bo nie wiem czy pamiętacie, był taki moment w 2019 roku na jesień, gdzie wszystko zaczęło trzeszczeć, wtedy Fed zainterweniował i tutaj na yieldach właśnie bardzo wcześnie to się też pojawiło, więc można obserwować po prostu ten wskaźnik, fajnie, dzięki Daniel. No, nie ma sprawy. A no i jeszcze ostatnia rzecz, o której chyba też, skoro jesteśmy przy surowcach, musielibyśmy powiedzieć, to jest też dosyć ciekawe. No wiemy, że złoto bije rekordy, złoto wspierane generalnie z każdej strony, czy spadającymi rentownościami, czy taniejącym dolarem amerykańskim, czy wzrostem podaży pieniądza M2, czyli w którym jest na przykład są oszczędności gospodarstw domowych, które ładują też część swoich oszczędności w złoto. No i jakby mamy plus ETF-y w Stanach ruszyły, ostatnie 3 miesiące to 3,5 miliarda napływu do GLD. Wcześniej już od początku roku, luty, marzec, to hedge fundy się zapakowały pod korek w złoto na futuresach. Jakby znowu jakby część pieniędzy świata jest w Stanach na giełdzie, a druga część jest w złocie. Jakby i co ciekawe, mamy stopę zwrotu ze złota w tym roku wyższą niż z amerykańskich indeksów, a w teorii to jest bezpieczna przystań, tak? A bezpieczna przystań stała nam się aktywem spekulacyjnym.
No ale nieważne. Natomiast tak jest, po prostu tak się dzieje. No więc już nie jest taka bezpieczna, skoro jest masa spekulantów i mogą z jakiegoś powodu, tak? Znaczy inaczej, co złotu, jakby jakie jest największe zagrożenie dla złota, tak? To jest tak zwane liquidity shortage. Czyli jeżeli mamy masę kapitału, który jest w złocie jako też część kapitału spekulacyjnego albo wierzącego, że się obroni tam przed konfliktami zbrojnymi, przed ewentualnie przyszłą inflacją, bo to, o czym mówisz, że na przykład surowce odbiją, no to przecież to też jest zagrożenie dla przyszłej inflacji, no to znowu złoto, tak? Słaby dolar, bo jakby od lipca złoto przyspieszyło głównie dzięki słabemu dolarowi, który też tracił na wartości przez spadek rentowności obligacji. I jakby tam też jest masa tego kapitału, tak? A liquidity shortage polega na tym, i niewykluczone, że jest masa lewarowanego też kapitału, polega na tym, że z jakiegoś powodu trzeba oddać pieniądze i wtedy mamy redukcję wszystkich możliwych pozycji na wszystkich rynkach. I przy zwłaszcza tam... tych, którzy są na zysku, czy na złocie, no bo wtedy możesz wyciągnąć... Wszyscy są na zysku na złocie, skoro mamy ETH, tak? Nie ma kogoś, kto traci, oprócz shortujących, no ale to jest ich niewielu, więc jakby zagrożenie... Inaczej, jeżeli soft landingu nie będzie, to złoto na razie to w krótkim terminie, bez soft landingu, tylko hard landingu, złoto nikogo przed niczym nie uchroni. No nie. Dlatego, że to będzie w pierwszym etapie, tak? Czyli pierwszy etap to prawdopodobnie będzie topnięcie, nie wiem, 30% na złocie, tak? Lekko, dopiero później odbudowanie. I to oczywiście każdy może sobie zerknąć na historię ceny złota z 2007-2009 roku, gdzie dokładnie tak też było, czyli jeżeli, bo teraz dużo jest analogii z tym 2007 rokiem, to jakby miało być podobnie, no to wtedy pierwsze jest liquidity shortage, brakuje płynności, sprzedajemy wszystko, w tym to, na czym zarabiamy najwięcej, a potem dopiero się zastanawiamy, ok, co tutaj odbudować, jak już oddamy wszystkie kredyty, pożyczki, lewary, tam jeny, juany i wszystko inne, co pożyczaliśmy, żeby tylko te pozycje budować. Tak? Jakby trzeba pamiętać, że na rynku to nie jest tak jak gospodarstwo domowe, że bierze swoje oszczędności, które wypracowało i lokuje w akcje. Nie, no tam jest mnóstwo pieniędzy, których te firmy nawet nie posiadają, tylko je pożyczyły i władowały w rynek, tak? No, ale jeszcze właśnie a propos złota, to jeszcze się zacząłem zastanawiać, bo no skoro jest tak pięknie o surowcach, o miedzi, o złocie, no to co ze spreadem, czy też znowu ratio copper gold? Bo copper gold spadło sobie do poziomów, pomijając sobie 2020 rok, do poziomu z 2016. Tak technicznie utworzył się jakiś taki gigantyczny RGR odwrócony. Nie wiem, czy na takich ratio można się bawić w takie formacje, ale nawet widzę tutaj całkiem ładny układ spadku. Piękna korekta. Jakby brakowało jeszcze tu w tej C jeszcze jednej takiej eliotowskiej falki w dół, bo mamy czwórkę teraz robiącą korektę, może jeszcze jakaś piąteczka do dołu by się pojawiła i wtedy by wyglądało na to, że złote pieniążki trzeba by wymieniać na miedziaki, które wtedy by ruszyły bardziej niż złoto, co miałoby też sens, no bo zobaczmy, że złoto jakby jest wtedy przeważane, kiedy no jest źle, recesja, się boimy tej recesji, a teraz jakby te strachy recesyjne znowu gdzieś tam powracają delikatnie, no jest konflikt zbrojny i tak dalej, no ale jeżeli mielibyśmy iść w ten scenariusz właśnie, że soft landingu, no to wtedy złoto do tyłu, tak? I pytanie o konflikty zbrojne, bo wiadomo, że dla złota największym zagrożeniem jest pokój na świecie aktualnie, co jest takie abstrakcyjne, no ale niestety tak jest, to dosyć ciekawie wygląda. Myślę, że w długim terminie, jak się spotkamy gdzieś za pół roku, to copper gold ratio trzeba by przywołać i zobaczyć, czy przypadkiem nie urośliśmy tutaj. Zwłaszcza, że tutaj do urośnięcia nie potrzeba tylko i wyłącznie spadku, czy nie potrzeba spadku złota. Złoto się może ustabilizować na podobnym poziomie, tak, sobie tak, stać, tak. A wystarczy, że miedź wzrośnie. Dokładnie. Bo po prostu złoto miało bardzo dobry okres. Zresztą pamiętam, jak mówiliśmy w zeszłym, nie wiem, w majowej edycji naszego spotkania, że na pierwszych 3-4 miesiącach złoto zrobiło zakres rocznej zmienności, tam 20-15%, już teraz nie pamiętam ile dokładnie. I więc tak naprawdę wszystko, co się dzieje teraz, jest jakimś dodatkowym bonusem dla osób, które inwestują na rynku złota, czy mają po prostu pieniądze na złocie. Nie, jeszcze uważam, że takie FOMO się dopiero włącza na tym rynku, więc może być tak, że teraz ono jakiś czas potrwa, zwłaszcza, że statystycznie, jak popatrzycie na sezonowość złota, to najlepszymi miesiącami w roku jest przełom listopada-grudnia do połowy stycznia. A to wynika też z zakupów robionych w Indiach, w Chinach, w zależności od tego, na co spojrzymy, ale generalnie Chiny najbardziej. A tam też złoto zrobiło się bardzo popularne, więc ja uważam, że ten efekt jeszcze gdzieś nas dopadnie, być może zacznie się wcześniej. Więc no ja na razie jeszcze jestem byczy na złocie, ale jakby dolar zaczął się umacniać, to faktycznie będzie problem z pokonywaniem nowych szczytów. A ta miedź, mam takie poczucie, że długo czekała na to, żeby znowu rosnąć, i dużo
jakby nie ma chęci do tego, żeby sprzedawać. Ja jeszcze pokażę tylko na szybko ostatni taki wykres, który ja chciałem jeszcze pokazać. Co jest ciekawe też sezonowo, statystycznie, to właśnie miedź od października wchodzi w taki najlepszy swing wzrostowy do końca roku. Zobaczymy, jak w tym roku się to sprawdzi. Czy się sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi o rynek miedzi, to na raportach COT ja sobie zwykle patrzę na ten raport producentów, który tutaj widać, i on się wprawdzie teraz nie zbliżył do zera na tych dołkach tak całkowicie, ale pozycje krótkie, które jakby zabezpieczały nam produkcję, czy inaczej obawy przed tym, że cena miedzi spadnie wśród producentów, były bardzo wysokie, kiedy cena była w okolicach tych 5,16. Tutaj zawsze ta cena miedzi jest w różnych jednostkach podawana. Natomiast zwróćmy uwagę, że producenci zwykle te dołki dość dobrze prognozują, no bo oni wiedzą, jakie mają koszty produkcji, czy im się opłaca sprzedawać, czy im się nie opłaca sprzedawać. I teraz uważam, że dopóki nie zaczniemy obserwować znowu takich poziomów bardzo głębokiego zabezpieczenia producentów, to jesteśmy w fazie po prostu wzrostowej, więc można sobie tam co tydzień aktualizować ten wykres i patrzeć, czy po prostu producenci nie szarżują z zabezpieczeniem, bo na razie wydaje się, że te dołki, bo to jest wykres od 2020 roku, nie? Te dołki są coraz to wyżej, tak jakby pchamy wykres miedzi wyżej. Za miedzią powinno srebro też pójść tak naprawdę. No i co ciekawe, jak już mówimy o tym raporcie, no to na złocie z kolei spekulanci mają prawie rekordowe pozycje długie, które były budowane właśnie od lutego, marca tego roku. Jakby przyspieszyło to ich budowanie tych pozycji, także zobaczymy, co oni z tym zrobią. Tak, nie. Hedge fundy mamy tam fioletową kreseczką, a tutaj mamy zbiorcze u góry zieloną. Oczywiście to nie jest tak, że nie może być więcej tych pozycji, no może być ich jeszcze od groma więcej, ale jakby widać, że no, robi się tutaj tłocznie, i to zresztą Bank of America też na to wskazuje, że no, jest to jeden z tych tak zwanych most crowded trades, czyli po prostu kto miał kupić, ten już kupił i siedzi, i jakby jest coraz mniej rynku, która chce jeszcze to dokupić. Oczywiście, no jakby to jest nadal duża część, ale mniejsza. Dlatego patrzymy na ten copper gold ratio, zastanawiając się, czy to nie jest jakiś tam czas na zrobienie jakiegoś skoku niebawem w stronę miedzi zamiast złota. Co nie oznacza, że złoto nie może dalej rosnąć, bo może, tylko właśnie miedź może rosnąć bardziej. Albo w drugą stronę, jak zaczniesz wszystko spadać, to miedź będzie spadać wolniej niż złoto. Tak, no tak z tymi wskaźnikami, podobnie gold and silver ratio, to tam też i jest ta relacja, która wskazuje, że srebro powinno gonić teraz cenowo za złotem. A więc ogólnie można podsumować chyba naszą rozmowę, chyba że jeszcze jest jakiś wątek, który chciałeś poruszyć, który ja pomijałem. Chyba to już wszystko. Czyli mamy świat obniżek stóp procentowych, w których Fed twoim zdaniem goni rynek i będzie obniżał mocno, tego też oczekuję poniekąd. Znaczy powinien, a co zrobi, to zobaczymy, ale rynek mówi, że powinien. Powinien. Podobnie w Polsce zmienia się trochę nastawienie na to, że te obniżki powinny się też pojawiać szybciej, tylko różnica jest taka, że na początku pewnie niewielkie kroki, a dopiero później przyspieszenie, jak się może NBP upewni, że inflacja nie wraca. Natomiast to powinno zmierzyć się z naszym bardzo silnym polskim złotem, który potencjalnie, jeżeli NBP zacznie obniżać stopy, no to będzie to dość mocny dla niego impuls, zwłaszcza, że tutaj ja zapomniałem o tym powiedzieć, ale państwo polskie będzie miało bardzo duże potrzeby pożyczkowe i być może niestety będzie chciało to robić w walutach obcych, co zwiększy naszą wrażliwość. Warto obserwować tę sytuację na początku roku, jak się budżet zostanie uchwalony, będzie wchodził w życie, to skąd będziemy czerpać pieniądze na ten ogromny deficyt budżetowy, który w Polsce jest. Ja uważam, że to jest taki duży minus i duża wrażliwość, która później będzie w polskiej gospodarce. Jeżeli chodzi o sektory, to dalej technologia, nie? Uważa, że to jest ten ostatni ruch po prostu wzrostowy, po którym znowu będzie sell-off. Generalnie tak, no generalnie jakby rotacja w tym momencie cyklu, w którym jesteśmy, jest jak najbardziej zasadna, wskazana, ma sens i obniżki dopiero powinny przyspieszyć, i to w zasadzie jakby wszystko tłumaczy, dlaczego ta rotacja występuje, no plus mnożniki, które są wygrzane, wydaje mi się, na technologicznych spółkach. Tak, 40 parę cena do zysku dla spółek technologicznych, co nie znaczy, że spółki nie będą miały wysokich przychodów. Mogą mieć, tylko tak jak ja wskazuję, że też te spółki będą musiały mocniej inwestować na przykład w źródła energii, czy surowce, czy pracę, czy cokolwiek. No po prostu. Zresztą CapEx generalnie bardzo mocno już rośnie tych spółek, więc znowu zabawa, czy potem z tego CapEx-u pojawią się odpowiednie, no przychody to się pojawią, tylko czy finalnie ten zysk będzie wystarczający.
Oczywiście no, zbliża się też kolejny sezon wyników, więc on nam da odpowiedź znowu na wszystkie pytania, czy jest wszystko w porządku, tak, z tym sektorem. A CAPEX, czyli inwestycje w utrzymanie mocy produkcyjnych tak naprawdę. Okej, okay. Czyli podsumowując, te hossy, czy te ruchy wzrostowe, które teraz obserwujemy na giełdzie, a utrzymujesz swoje zdanie, że to może być ostatni podryk byków, czyli inaczej już nie warto w to się po prostu pakować. I myślimy, ogólnie indeksowo. Indeksowo. No, indeksowo to, tak. Tak, no indeksowo to ja sobie tak wyznaczyłem dosyć szeroko, bo między 5800 a 6200, taki zakres na S&P-ku. Co do WIG20, no to nie zmieniam zdania, że tam generalnie, jeżeli 2,5, no to korektą. Nawet sobie taką mapkę zrobiłem, no tutaj jej nie przygotowałem, ale taką mapkę, jak rynki robiły ATH, kiedy SPX robił swoje ATH i kontynuuje robienie ATH, a już część rynków podpadała, tak, i nie wróciła do tego ATH. Też raz sobie mówiliśmy, że Nikkei robi 3 miesiące ATH szybciej niż S&P. Tak. No to zbliżamy się pomalutku, tam przełom października, listopada, zobaczymy, co się wydarzy właśnie z ATH na S&P, no bo Nikkei nie wrócił na ATH, mimo tej dużej korekty, ale ona jest tożsama z korektą z 2007, więc no tu indeksowo nam się wiele rzeczy powtarza, co nie zmienia znowu faktu, że w tej sytuacji nadal ta rotacja jest rotacją i znowu, tak jak w przypadku Copper Gold, może być sytuacja, że wszystko będzie spadać i technologia i utilities, tylko po prostu utilities będzie spadać wolniej. Tak, tak. Na razie rośnie po prostu dywidendy. Szybciej. Tak, tak, plus płacą tak. A teraz po prostu rośnie sobie szybciej od technologii. Okej, okay. Dzięki wielkie za kolejną dawkę cyklicznie o rynkach. Słyszymy się za około miesiąc, chociaż mamy tą trasę artyści rynku, więc pewnie zrobimy ją sobie w listopadzie, a nasze spotkanie cyklicznie o rynkach pewnie zrobimy sobie w listopadzie. Tak, albo przed, albo po wyborach, no bo mamy wybory i Fed dwa dni później. Także. Tak, tak, 5 listopada, a później 7, tak? Albo 8 tak, jakoś tak. Tak, jest. Tak, 7. Więc tutaj jeszcze, no pewnie faktycznie zrobimy tak, żeby to kompleksowo omówić tą sytuację, bo przed to jest tylko wróżenie. I wiesz, i wtedy pojawi się duża zmienność i tak. Tutaj będzie fajna rzecz, tak jak była na wyborach we Francji, gdzie nadmuchano ten balonik zmienności dla dolara, tak jak wtedy to 1,13, no już bardzo blisko tego poziomu jesteśmy i właśnie w tym terminie do końca września, taki był plan z tego 1,07, no to nadmuchają się baloniki zmienności przed wyborami w Stanach. Bardzo mocno i wtedy po wyborach trzeba będzie, jakby zobaczymy, jakie są zakresy na przyszłość do zmiany poszczególnych cen, poszczególnych instrumentów, no i będzie 50-50. Trzeba będzie teraz przy pomocy rozmaitych metod analitycznych wybrać, do którego z tych punktów będziemy zmierzać do końca 2025 roku, bo będziemy wiedzieli, dokąd chcemy zmierzać, tylko nie będziemy wiedzieli, w którą stronę jechać. Tak. No to prawda. To będzie najfajniejsze. Więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo wtedy będziecie mieli informację, że nowy odcinek wpada. A my też oczywiście na naszych social mediach, więc możecie na Twitterze znaleźć czy to Daniela, czy mnie. Też na pewno będziemy informować o nowych materiałach. A teraz zapraszamy Was na Artystów Rynku. Link znajdziecie w opisie. Dzięki, Daniel, jeszcze raz. No dzięki i do usłyszenia również. Na kolejnych spotkaniach. Cześć. Cześć.